Pamiętacie sukces błękitnych Stargard? Podobnego smaku sukcesu w Pucharze Polskich chcą teraz zaznać zawodnicy pierwszoligowego Druteksu Bytowi Bytów, którzy wyeliminowali Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław. I na tym nie zamierzają poprzestać. Wydaje mi się, że dokonamy więcej niż dokonaliśmy z Błękitnymi i nawet mam taką nadzieję. Podopieczni trenera Kafarskiego po raz kolejny zagrali bez kompleksów i ze skromną zaliczką udadzą się na mecz rewanżowy do Gdyni. Wygraliśmy 2-1 u siebie, to jest bardzo ważne dla nas, aczkolwiek szkoda tej straconej bramki, ale tak jak trener powiedział, że ona będzie nas trzymała trochę w napięciu, żebyśmy za bardzo rozluźnieni nie pojechali do Gdyni. My, tak jak mówię, my nie patrzymy się na przeciwników, my gramy dla siebie i pod siebie.